Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider. Cześć, tutaj Leszek, witajcie w jednoślad.pl. Na wasze szczęście dzisiaj mnie nie widać, bo jestem za kierownicą i od ponad godziny jadę na Jonaku M16, jednocześnie starając się przypomnieć sobie, czy miałem okazję kiedyś jeździć na jeszcze większej i cięższej 125. Powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że ten Jonak w rzeczywistości jest największym bydlakiem w tym segmencie. Ma to oczywiście też pewne swoje wady. Wada numer 1. Musisz zrezygnować ze swoich skuterowych czy motorowerowych przyzwyczajeń. Rozpiętość skrzydeł Jonaka M16 jest jak w lotowskim Dreamlinerze. Masz dzięki temu czas na wzięcie głębokiego oddechu w korku, a potem przyciskanie się w pełnym skupieniu. Wada numer 2. To nie jest pocisk Kim Jong-una. Jonak M16 125 nie służy do sprintowania. Owszem, rozpędza się do ponad setki, ale za ten czas spokojnie zdążysz zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę pod ostatnimi 10 filmami i jeszcze utworzyć konto na naszym forum. No. Jednak nie zakładam, żeby ktoś na zasięciu sportowym chciał akurat wybrać taki motocykl. To jest maszyneria, która służy bardziej do celów, nazwijmy to, reprezentacyjnych. Ma być elegancko, dostojnie, leniwie i z pełną powagą. I tak nikt nie uwierzy, że to jest motocykl na prawo jazdy B, a tym bardziej, że ma dwucylindrową rzędówkę chłodzoną cieczą o pojemności 125. To wręcz brzmi absurdalnie, tym bardziej, że ciężko jest odróżnić M16 125 od wersji 400. Jedyny detal to odrobinę mniejszy piec, który nie tak szczelnie wypełnia przestrzeń pod bakiem. Sprytne jest też to, że zrezygnowano nawet z bocznych naklejek, które mówią, że to jest 125. To dopiero w tym roku się stało. Ale prawdę mówiąc, nawet brzmienie wprowadza w błąd. Dwa gary skutecznie tuszują fakt, że mamy do czynienia z tak małą pojemnością. Stąd jest to motocykl idealny dla kogoś, kto z jednej strony nie chce robić prawka A, a z drugiej nie chce czuć kompleksów. Druga kwestia to oczywiście design. Dzieci będą na przejściu wytykać cię palcami, inni kierowcy śledzili wzrokiem, a motocykliści na światłach zaczepiali werbalnie. Nie da się na tym sprzęcie spokojnie jeździć. On prowokuje do skradania spojrzeń i absorbuje na sobie całą uwagę okolicy. Wbrew pozorom pozycja na Jonaku M16 jest wygodna. Widać też nową kanapę, która moim zdaniem jest nieco bardziej komfortowa. Od rocznika 2017 jest też nowa kierownica, jeszcze bardziej zorientowana na kierowcę. Nie musicie się też bać tylnego zawiasu. Nie jest przesadnie sztywny, ma spory zakres pracy. Nie bez znaczenia jest też szerokość ogumienia oraz wielkość przedniego koła, które ma 21 cali. Chyba takie same montowali w Ursusach z przodu. W każdym razie jest komfortowo, choć pozycja z wyciągniętymi do przodu kopytami wymaga przyzwyczajenia. Jednak na trasie docenicie to rozwiązanie. Gorzej jest oczywiście w mieście, o czym już wam miałem okazję mówić. Od tego sezonu M16 ma też nowe elektroniczne zegary. Mi się podobają, wyglądają moim zdaniem bardzo futurystycznie, niebanalnie i są fajnie po prostu narysowane. Nie czuć przy tym żadnej tandety. Jednak o wiele ważniejsze są modyfikacje, które znajdziecie w rzeczywistości pod bakiem. Pojawił się wtrysk Delphi, dwie sondy Lambda monitorujące skład spalin oraz układ CBS. W sumie nie trudno go dostrzec. Mnie ta ilość dodatkowych przewodów i hubów wręcz przeraziła. Niemniej system działa, a motocykl staje w miejscu na zawołanie. W sumie mamy tutaj do czynienia z trzema tarczami i jest to konieczność przy maszynie ważącej 180 kg. Prawdę mówiąc, to tak naprawdę moje trzecie spotkanie z Jonakiem M16. Wcześniej jeździłem na 320, na 125 na gaźniku, a dzisiaj moim celem było tak naprawdę sprawdzenie zmian, jakie zaszły od 2017 roku, czyli właśnie chodzi mi tutaj o tę nową elektronikę. Za każdym razem, kiedy mam okazję wsiąść na to żelastwo, to szczerze buzia się śmieje. Sprzęt daje mnóstwo frajdy i nigdy mnie nie zawiódł, a w sumie na tych różnych maszyneriach z serii M16 miałem okazję przejechać, nie wiem, z 4000. Za kierownicą zawsze czuję się bardzo dobrze, tym bardziej, kiedy widzę, jakie ten Jonak robi wrażenie na okolicy. Fajnie było znów przetestować te propozycje. Szkoda tylko, że Jonak zrezygnował z czerwonego i białego malowania, które było moim zdaniem o wiele bardziej efektowne. Zwracające na siebie uwagę, ale i tak nie jest źle. Niemniej to było bardzo fajne doświadczenie i zawsze bardzo mile będę wspominać każdą przejażdżkę na tym sprzęcie, czego i wam życzę, jednocześnie zachęcając do subskrybowania kanału jednoślad.pl. No i do zobaczenia. To tyle na dziś. Cześć. Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider.